Hej, oto nasze drugie Q&A, gdzie tak jak ostatnio odpowiadam na najbardziej plusowane pytania, jakie padły przez ostatni tydzień. A zatem, Krystian pyta, kanał nazywa się Wojna Idei, jak wyobrażasz sobie pokój idei, czy jest możliwy? Dobra, więc idee zasadniczo są bardzo różne, więc naturalnie wchodzą ze sobą w konflikty. I w konflikcie, w wojnie idei, dwie idee się, albo więcej idei się ściera, i te lepsze mogą wyłonić się jako zwycięzcy, a te gorsze mogą umrzeć. I te lepsze możemy wcielać w życie, ponieważ wygrały one walkę z gorszymi ideami i wiemy, że są lepsze. Natomiast czy pokój idei jest możliwy? Oczywiście, jak najbardziej. W Związku Sowieckim był całkowity pokój idei. Tak samo dziś mamy w Arabii Saudyjskiej. Tam idee nie mogą ścierać się ze sobą. Nie mogą. Jest ustalona jedna nadrzędna idea albo zestaw nadrzędnych idei i nie można go kwestionować. Idee nie mogą się ze sobą ścierać, nie można wyłaniać lepszych i gorszych idei, ponieważ jest już ustalone, co jest dobre, a co złe, co jest właściwe i czego nie wolno kwestionować. Także pokój idei jak najbardziej istnieje i w wielu miejscach na świecie możemy go obserwować. Jakub pyta. Czy uważasz, że demonstranci protestujący przeciw autorytarnemu, opresyjnemu i łamiącemu prawa człowieka rządowi mają moralne prawo użyć przemocy? To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, no nie ukrywajmy, w obecnych czasach. Generalnie istnieje taka zasada, że nie wolno używać przemocy wobec państwa i jego instytucji. Można pokojowo protestować, można zgłaszać sprzeciw, można zgłaszać problemy z funkcjonowaniem państwa, ale nie można, obywatele nie mogą używać przemocy wobec państwa. Jesteśmy tak umówieni, to jest tak pewien rodzaj umowy społecznej. I to jest ważne, że zasada nie brzmi, czasem wolno użyć przemocy, a czasem nie. Nie, zasada brzmi, nie używa się przemocy wobec państwa. I ta zasada wydaje mi się, że jest konieczna, żebyśmy mogli żyć w jakiś cywilizowany sposób. Ale to nie znaczy, że nie istnieją okoliczności, gdzie można, a może nawet należy, tą zasadę złamać. Tylko że zaznaczam, że to nie jest norma, to jest pewien rodzaj odstępstwa od normy. I patrząc poprzez historię, no nie trudno zobaczyć sytuacje, w których ewidentnie należało złamać zasadę niestosowania przemocy wobec państwa, ponieważ państwo było aparatem terroru. Tylko że, tak jak mówiłem, jest to wyjątkowe złamanie zasady. Nie jest to jedna z dostępnych opcji, ale czasami jest to najmniejsze z dostępnych... Jest to... Złamanie tej zasady jest najmniejszym dostępnym złem. Czasem tak jest. Natomiast pytanie brzmi, kiedy takie warunki mają miejsce? Kiedy państwo przesadza na tyle, że można, że powinniśmy złamać tą zasadę i użyć wobec niego przemocy, to jest niemożliwie trudne do określenia. To znaczy bardzo po prostu trudne. Bolszewicy byli święcie przekonani, że mają pełne prawo zburzyć carską Rosję. No bo car wielokrotnie przeginał w każdy możliwy sposób, no tylko że efekt był tego taki, że skutki użycia przemocy wobec, dalekosiężne skutki użycia przemocy przez bolszewików wobec państwa carskiego były znacznie gorsze niż cokolwiek, co car kiedykolwiek robił, więc tak jak mówię, określenie kiedy można złamać tę zasadę jest niesamowicie trudne, natomiast uważam, że zdarzają się takie przypadki. A i jeszcze jedno, że gdyby ktoś przypadkiem myślał, że w Polsce w jakikolwiek sposób mamy takie warunki albo zbliżamy się do takich warunków, to polecam po prostu odstawić wyborczą, bo bądźmy poważni. Alex pyta. Wielu komiksowych superbohaterów ma swoją historię życia i przesłanie. Kapitan Ameryka miał być propagandowym ucieleśnieniem konserwatyzmu, kapitalizmu i USA. Iron Man przedstawiał problem celebrytów związanymi z używkami. Tony Stark miał okres, gdzie był uzależniony od alkoholu i musiał z tego wyjść. Iron Man, tak samo kiedyś jak Kapitan Ameryka, reprezentował kapitalizm i walkę z komunizmem. Walczyli z superzłoczyńcami, którzy chcieli zniszczyć cywilizację Zachodu i rozprowadzić komunizm na cały świat. Można by podać jeszcze masę innych przykładów, jak Batman i tak dalej. Obecnie coraz więcej nowych superbohaterów z komiksów to kobiety, które przedstawiają wartości lewicowe. Jaka jest wasza opinia na temat wpływu superbohaterów na młode pokolenia? Dobra, to po kolei, to właściwie od końca. Moim zdaniem wpływ superbohaterów i nie tylko superbohaterów, w ogóle postaci z filmów, z gier, z książek, z postaci z narracji, którymi żyją dzieci, ma ogromny wpływ na rozwój młodego pokolenia i na rozwój tych dzieci i ten wpływ moim zdaniem jest często niedoceniany. Bo narracje, w których dzieci się wychowują, kształtują ich
osobowość. To znaczy, jeżeli dziecko utożsamia się z jakimś bohaterem, czy to jest komiks, czy to jest gra, czy to jest film, czy cokolwiek z tego, jeżeli dziecko się utożsamia z tym bohaterem, to potem próbuje jego zachowanie wcielać w swoje życie. Naturalnie. A wcielając to w życie, kształtuje i umacnia swoje wzorce i swoje podstawy, także moim zdaniem ten wpływ jest po prostu ogromny i dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, co dzieci oglądają, co dzieci czytają i jakie mają wzorce fikcyjne. Moim zdaniem jest to bardzo ważne. Natomiast jeszcze, żeby poruszyć ten temat z początku pytania, co się dzieje obecnie w komiksach konkretnie Marvela, ponieważ jest to ciekawe zjawisko, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale nowe komiksy wychodzące obecnie teraz na bieżąco w tym wydawnictwie, obecnie istnieje trend zastępowania starych klasycznych bohaterów ich nowymi wersjami. To znaczy Iron Man obecnie to już nie jest Tony Stark, tylko nowym Iron Manem jest kobieta. Nowym Thorem też jest kobieta i wielu tych bohaterów jest zastępowanych swoimi nowymi wersjami i bardzo często właśnie kobiety zastępują mężczyzn w tych postaciach, przyjmując tożsamość tej postaci. Znaczy to nadal jest Thor, to nadal jest Iron Man i tak dalej. I to samo w sobie nie musi być przecież niczym... Naturalnie, że te postacie się zmieniają i że w jakiś sposób się ta narracja rozwija. Natomiast w nowych komiksach Marvela, i mówię tu konkretnie o komiksach Marvela, problem polega na tym, że tego typu, te nowe postacie bardzo często wciskają czytelnikom wartości stricte ideologiczne. Dobrym tego przykładem jest na przykład komiks, gdzie nowa Thor walczy z wielkim napakowanym facetem, który w trakcie walki krzyczy na nią i czepia się, że Thor nie powinien być kobietą, że Thor to zawsze był facet, Thor to zawsze był taki jeden z ostatnich męskich facetów i ona nie może być Thorem, nie powinna się tak nazywać, bo tak nie może być. Czyli przedstawia ten facet reakcję, ten czarny charakter przedstawia reakcję, jaką zasygnalizowali fani na zmianę Thora w kobietę. I Thor oczywiście spuszcza mu w pierdziel, prawda? Pokazuje, że to jest coś, co należy potępić. Także problem polega na tym, że nowe te komiksy wpajają dzieciom po prostu kwestie czysto ideologiczne. Natomiast kwestia jest również taka, że sprzedaż tych komiksów wyraźnie spada i fani mają tego dość i tego typu zabiegi po prostu się nie sprzedają. Znaczy w sensie to nadal jest gigant, ale widać tendencję spadkową i ten temat funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo komiksy są znacznie bardziej popularne, że ludzie przestają chcieć czytać Marvela między innymi właśnie przez to, że sprzedają oni konkretną linię ideologiczną. Jakub pyta, czy dostałeś życzliwe wiadomości od osób niezadowolonych twoimi treściami z kanału? Naprawdę niewiele, naprawdę bardzo, bardzo mało. To znaczy w komentarzach czasem się coś trafi. Dostałem może ze dwie dosłownie prywatne wiadomości tego typu, ale zwykle to były to raczej przypadki, że ktoś na przykład pisał do mnie oburzony, że ja sieję faszyzm albo treści faszystowskie, albo ktoś pisał oburzony, że sieję lewacką propagandę. Także to są raczej tego typu zjawiska, ale zawsze jak ktoś do mnie pisze tego typu rzeczy, to zwykle odpowiadam, że czy mógłby sprecyzować, o co mu chodzi, może porozmawiajmy o tym, ale nigdy nie są chętni rozmawiać. Także co zrobić? Znaczy wiem, że na Wykopie mam swoją grupkę antyfanów, którzy się robią zbiórki do minusowania moich filmów, ale ogólnie naprawdę niewiele tego typu życzliwych komentarzy i znacznie mniej niż się spodziewałem, że będzie. Także. B1945 pyta. Co sądzisz na temat wolnej woli determinizmu, szczególnie w kontekście przeprowadzonych badań np. Hayensa, podczas których obserwowano aktywność neuronów na kilka sekund przed świadomym wyborem, co rzekomo mogłoby sugerować, że coś takiego jak wolny wybór nie istnieje. Zgadzasz się z tym, czy to zbyt daleko idące wnioski? Tydzień temu dokładnie miałem rozmowę z widzem na ten temat, którą można oglądać u nas na kanale. Także tutaj postaram się tylko tak króciutko podsumować moje zdanie na ten temat, a jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej, to odsyłam do tamtego filmu. Tak, nasze wybory w ogromnym stopniu, na nasze wybory w ogromnym stopniu wpływają nasze wrodzone uwarunkowania, nasze środowisko i to, jak się wychowaliśmy i tak dalej. To wszystko ma wpływ na nasze wybory, także absolutnie nie ma czegoś takiego jak absolutna wolna wola, że człowiek może robić wszystko niezależnie od tego, jak się wychował, niezależnie od tego, jak jest uwarunkowany i tak dalej. Nie. Te wszystkie rzeczy mają ewidentnie mają wpływ, to nie trudno sobie wyobrazić, że te rzeczy mają wpływ na to, co będziemy w życiu wybierać. Dodatkowo, zwróćcie uwagę, że nie możesz wybrać tego, nie możesz wybrać swoich pragnień. Nasze pragnienia, to czego w głębi chcemy,
nie są naszym świadomym wyborem, tylko się po prostu w naszym umyśle pojawiają. Nie możesz nagle świadomie zacząć czegoś chcieć. Te pragnienia po prostu same do nas przychodzą. Natomiast powiedziałbym, że możesz wybrać pomiędzy pojawiającymi się przed tobą dostępnymi dla ciebie opcjami w twoim życiu. No i oczywiście ten wybór pomiędzy tymi dostępnymi dla ciebie opcjami jest ograniczony czy tam zakrzywiony przez twoje uprzedzenia i uwarunkowanie, ale nadal możesz dokonać pewnego rodzaju wyboru między tym, a im bardziej jesteś świadom tych swoich uprzedzeń i tych swoich uwarunkowań, tym bardziej możesz zadziałać wbrew nim i tym bardziej ten twój wybór jest wolny. Także dlatego warto poznać samego siebie. Natomiast warto też zauważyć, że te wybory, w sensie ten wolny, mniej lub bardziej wolny wybór pomiędzy dostępnymi dla ciebie opcjami, może zmieniać twoje środowisko i twoje otoczenie, w którym będziesz żył przez najbliższe lata na przykład, co będzie wpływało na twoje pragnienia, które, tak jak mówiliśmy, nie są do końca świadome. Także w ten sposób te wybory mogą też kształtować pośrednio nasze pragnienia, o których nie możemy bezpośrednio zdecydować, ale możemy zdecydować o nich pośrednio. Na przykład, załóżmy, że kończysz szkołę i chcesz mieć dobrą pracę. I to jest tylko przykład, oczywiście, to jest tylko taki model. I chcesz znaleźć dobrą pracę, więc się zastanawiasz pomiędzy studiami inżynierskimi a studiami medycznymi. No i powiedzmy, że masz pomiędzy tymi dwoma opcjami pseudowolny wybór. Więc wybierasz jeden z nich, na przykład studia inżynierskie. Przez kolejne x lat uczysz się, chodzisz na praktyki, zaczynasz pracować i tak dalej. I w efekcie tych najbliższych lat wytwarza się w tobie pragnienie tworzenia skutecznych mechanizmów. Tak, tworzenia, nie odwalania jakiejś hały, tylko tworzenia skutecznych mechanizmów, które będą dobrze działać i będą sprawne po prostu. I nie możesz wybrać tego pragnienia, ponieważ zostało ono ukształtowane w tobie przez ostatnie lata, ale to, że znalazłeś się w środowisku, które ukształtowało te twoje pragnienia, było zależne od tego twojego wcześniejszego, mniej lub bardziej wolnego wyboru. To jest moje zdanie na ten temat. Także, ale to jest, tak jak mówię, to jest uproszczenie. Jeżeli ktoś jest chętny większej ilości szczegółów, to zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. Grzegorz pyta: czy w Polsce powinniśmy zacząć stosować edukację bądź indoktrynację naukową i lub prawicową, aby nie dopuścić do stopniowej korupcji wszystkich aspektów życia społecznego spowodowanej wpływami lewicowymi? Nauka jako przekonujący argument trafia do niewielkiej grupy ludzi, natomiast z tego co wiem, w Rosji taka propaganda jest stosowana w celu ochrony wartości, na których ten kraj został zbudowany. Dobra. A zatem, indoktrynacja prawicowa jako odpowiedź na indoktrynację lewicową to jest beznadziejny pomysł. Bo jeżeli się zgadzamy, że indoktrynacja jest czymś złym, to nie możemy go stosować w słusznej sprawie, prawda? Jeżeli to jest zły środek do osiągnięcia celu, to po prostu nie możemy go stosować. Tylko zaznaczam, że mówiąc indoktrynacja, mam na myśli świadome wpajanie dzieciom czy młodzieży pewnych idei z brakiem informacji na temat idei alternatywnych. Albo z brakiem informacji, albo z wykrzywionymi informacjami na temat alternatywnych idei, na temat przeciwnych idei. W sensie to jest indoktrynacja, w sensie celowe manipulowanie ludźmi do pewnego stanu, ukrywając przed nimi alternatywy. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście w trakcie rozwoju człowieka, dziecka przede wszystkim, trzeba mu wpoić pewne wartości i trzeba go wychować. No i to nie ulega wątpliwości w żaden sposób, ponieważ wiele tych wartości, które my wyznajemy, dzieci nie wykształcą ich same, ponieważ nie są w żaden sposób oczywiste. Na przykład to, że życie ludzkie jest wartościowe. I to nie tylko życie naszych znajomych, naszych bliskich, ale życie również ludzi, których nie lubimy, również życie ludzi, których uznalibyśmy jako wrogowie nasi. W sensie życia wszystkich ludzi są w jakiś sposób wartościowe. To nie jest oczywiste. Tego dziecka. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgadzają, w sensie i ludzie z lewa, i ludzie z prawa, i tak dalej. Ale to założenie, ta wartość, wyznawanie tej wartości nie jest w żaden sposób oczywiste i dziecko trzeba tego nauczyć. A jeżeli komuś się wydaje, że nie, że dziecko samo na to wpadnie, że to jest naturalny stan istot ludzkich, to niech się przyjrzy dowolnym, wielu różnym kulturom poza naszej kulturze, jak traktują ludzi odmiennych od siebie, albo ludów niecywilizowanych. To jest bardzo dobry
Przykład, patrzenie na ludy niecywilizowane, które nadal istnieją, jak bardzo ich wartości, ich podejście do wartości życia, zwłaszcza ludzi, których nie lubią, różni się od naszego. Także ludziom, dzieciom trzeba... Dzieci trzeba wychowywać po prostu do pewnych wartości i nie da się nie stosować przy tym pewnych uproszczeń, no nie da się po prostu, ale nie można zakazywać dociekania szczegółów. To znaczy, jeżeli dzieci chcą się dowiedzieć, jeżeli, no bo nie wszystkie będą chciały, ale jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak te idee powstały, skąd one się biorą i tak dalej, to proszę bardzo, jak najbardziej powinny mieć taką możliwość. Natomiast jeszcze warto zauważyć jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego i absolutnie nie powinno być czegoś takiego jak państwo czy szkoła neutralna światopoglądowo, bo to często się w tego typu dyskusjach pojawia, że szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Nie, nie powinna być, absolutnie nie. I zastanówmy się na tym przez kilka sekund. Nikt poważny nie twierdzi, że szkoła powinna być... Nikt poważny po zastanowieniu się nie będzie twierdził, że szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Neutralność światopoglądowa oznacza niewartościowanie różnych poglądów, przedstawianie po prostu różnych poglądów jako równe sobie. Chyba nikt nie próbuje sugerować, że szkoła powinna przedstawić komunizm albo nazizm jako po prostu kolejne poglądy, które są jakie są i bez wyjaśnienia, bez przedstawiania ich w negatywnym świetle. No w sensie, naprawdę ktoś uważa, że dzieciom powinno się to... Popatrzcie, to są... Sami sobie wyróbcie opinię na ich temat. No bo wiecie, że jak patrząc poprzez historię, całkiem sporo ludzi wyrobiło sobie pozytywną opinię na temat tych systemów. Więc absolutnie szkoła nie powinna być neutralna światopoglądowo, tylko to szkoła wychowuje dzieci również. Tak, państwo, no. Siłą rzeczy państwo również, ale szkoła wychowuje również dzieci i przedstawia... ocenę pewnych postaw i wartości. I chyba wszyscy, nikt chyba nie powinien się z tym... Nie jest to chyba nic szczególnie radykalnego, natomiast ludzie, którzy tak postulują neutralność światopoglądową szkoły, mam wrażenie, że albo nie przemyśleli zbytnio tego poglądu, albo robią to zupełnie celowo, dokonują manipulacji, ponieważ chcą tego użyć jako atak na wartości obecnie przekazywane w szkole. To jest bardzo częste, tak? To jest po prostu próba zanegowania wartości uczonych w szkole obecnie pod płaszczykiem właśnie tej neutralności światopoglądowej, chociaż tak naprawdę się tego nie chce. Anna pyta. Świat jest pełen pomyłek i dobrych intencji, ale jak wszyscy wiemy, dobrymi intencjami piekło wybrukowano. Zwłaszcza tymi źle wcielonymi w życie. Czy nie wydaje ci się, że jednym z większych zagrożeń dla świata są zaburzeni altruiści, wizjonerzy, tacy jak George Soros czy Adolf Hitler? Pierwsza sprawa, że mimo wszystko nie stawiałbym Sorosa i Hitlera w jednym zdaniu obok siebie. To było bez przesady. I generalnie jestem uczulony na tym punkcie, ponieważ to umniejsza potworności Adolfa Hitlera i tak dalej. Tego typu osoby, absolutnie nie powiedziałbym, że tacy ludzie są zaburzonymi altruistami, ponieważ wydaje mi się, że mają znacznie głębsze i znacznie bardziej patologiczne motywy, które być może nie są do końca uświadomione przez nich, ale które manifestują się w ich działaniach. To znaczy, na przykład Adolf Hitler niby chciał jak najlepiej dla Niemców, chciał dobra, chciał tysiącletniej Rzeszy, chciał dobra dla swojego narodu wybranego i tak dalej. Swojego narodu wybranego. Ale jeżeli się przyjrzymy i jego działaniom, to się okazuje, że wcale nie, ponieważ kiedy Niemcy zaczęli przegrywać wojnę, kiedy wiadome było już, że wojna jest przegrana, to Hitler postanowił ukarać Niemców za to, że go zdradzili, za to, że go zawiedli. I postanowił walczyć w Niemczech tak, aby, kiedy już było wiadomo, że wojna jest przegrana, aby Niemcy nigdy po wojnie się nie podnieśli. Znaczy stosowanie taktyki spalonej ziemi i tak dalej. To są jego własne świadome słowa. Warto, można o tym trochę poczytać. Także absolutnie nie powiedziałbym, że to były osoby, które naprawdę szczerze miały na celu dobro na przykład swoich narodów i tak dalej. Także zaburzeni altruiści jak najbardziej istnieją, ale moim zdaniem nie są to ludzie tacy jak Hitler, tylko ich wyznawcy. Wydaje mi się, że ich wyznawcy często są właśnie zaburzonymi altruistami, którzy wierzą, że posiadają jedyny poprawny sposób na funkcjonowanie świata i jeżeli tylko zostanie wdrożone to, co oni wierzą, to wszyscy będą szczęśliwi. Nie, tak nie będzie i wielokrotnie również, niektórzy z nich być może rzeczywiście są motywowani taką niezbyt doinformowanym altruizmem, ale wielokrotnie też mi się wydaje, że mogą sobie wmawiać, że działają dla dobra innych, ale tak naprawdę mają swoje inne mroczne motywy. Także tak jak mówię, wydaje mi się, że zaburzeni altruiści jak najbardziej są problemem, ale nie są to przywódcy, tylko ich wyznawcy.
Hubsonek 90 pyta. Psy czy koty? Dzieci. Odpowiedź na to pytanie brzmi dzieci. Mateusz pyta. Lucyfer, czyli nosiciel światła. Dlaczego największy wróg chrześcijaństwa to symbol wiedzy, oświecenia i racjonalności? Jordan Peterson mówił, że często ludzie, którzy są przeciwnikami innych, są racjonalni i inteligentni. Tu takie małe doprecyzowanie, chodziło o to, że czarne charaktery w powieściach, filmach i tak dalej bardzo często są geniuszami zła. To znaczy, że są bardzo inteligentnymi, racjonalnymi osobami. Chodzi o postacie literackie. Dlaczego to, co racjonalne i inteligentne, to złe, a to, co proste i uczciwe, to dobre? To chyba nie jest tylko propaganda kościelna w celu utrzymania władzy. Przecież czasem trzeba podejmować racjonalne decyzje. Czy masz na ten temat jakieś przemyślenia? Takie pytania lubię. Dobra, po kolei. Lucyfer jako imię nie występuje w ogóle w Biblii. W jednym miejscu w łacińskim tłumaczeniu Księgi Izajasza jest wyrażenie lucem fer, czyli niosący światło, jako określenie upadającej gwiazdy, która była utożsamiana z szatanem, czyli z upadłym aniołem. Natomiast imię Lucyfer ani określenie szatana jako tego hiperracjonalnego, inteligentnego stworzenia nie występuje w ogóle w Biblii. Tak samo w teologii średniowiecznej, w ojcach Kościoła i w tych myślicielach chrześcijańskich nie znam żadnych przykładów ukazywania szatana jako symbol wiedzy, inteligencji i racjonalności. Wydaje mi się, nie spotkałem się nigdy z przedstawianiem tego przez chrześcijańskich myślicieli właśnie jako ten symbol. Natomiast ta współcześnie popularna wizja szatana jako symbol racjonalności, jako symbol wiedzy i inteligencji pochodzi z XVII-wiecznego Raju Utraconego Johna Miltona. Był poemat, w którym właśnie szatan jest przedstawiony jako hiperinteligentna, hiperracjonalna postać. I ta wytworzona, czy tam zawarta w Raju Utraconym Johna Miltona postać, interpretacja tej postaci się przyjęła po prostu w naszej kulturze i została zaadaptowana. Właśnie raz, że przez szeroką kulturę, dwa, że również przez religię i przez kościół. Ale ona po prostu została zaadoptowana, mam wrażenie, z tej książki. Natomiast dlaczego ona się przyjęła? Dlaczego wizja ostatecznego zła jako czegoś superracjonalnego się przyjęła? Bo to jest bardzo dobra metafora. To jest bardzo dobry symbol. Symbol szatana jako czegoś hiperracjonalnego i hiperinteligentnego. Dlaczego? Bo hiperracjonalizm i hiperinteligencja mają patologiczną tendencję do popadania w samozachwyt i stawiania siebie jako wyznacznik, jako ostateczny wyznacznik dobra i zła i wszystkich wartości. Mają tendencję do popadania w przekonanie, że są w stanie stworzyć coś doskonałego i wpadanie w takie bezkrytyczne uwielbienie wytworów swojego umysłu. Założenie, że jesteśmy w stanie stworzyć coś doskonałego. Jeżeli tego wprowadzimy to w życie, to wszystko będzie super. Ale to jest, w sensie, to jest myślenie utopijne i wdrażanie tego w życie kończy się tragicznie i dobrze to wiemy po XX wieku. Ale taka tendencja jak najbardziej istnieje i to często widać właśnie po ludziach, nawet po ludziach niezwykle inteligentnych, niezwykle racjonalnych, że mają tendencję do popadania właśnie w tego typu samozachwyt i stwierdzania, że są w stanie wszystko ogarnąć, a nie są. Nie są po prostu. Dlatego czarne postacie, czy czarne charaktery w książkach, filmach często są właśnie geniuszami zła, często są superracjonalni, superinteligentni, dlatego szatan jest przedstawiany jako, w naszej kulturze przynajmniej, jako hiperinteligentny i hiperracjonalny. To jest dobra metafora. Natomiast oczywiście można zignorować wszystko to, co właśnie powiedziałem i uznać, że nie, że to przecież dlatego, że Kościół i religia są wrogiem rozumu i wrogiem racjonalności, dlatego szatan jest racjonalny, bo przecież Kościół jest wrogiem tego wszystkiego. No ale przepraszam, ale z całym szacunkiem, jeżeli ktoś tak twierdzi, to po prostu polecam, żeby się odkleił od dogmatów i przeczytał cokolwiek na temat historii albo teologii, bo przepraszam, ale twierdzenie, że Kościół, czyli instytucja, która współtworzyła wszystkie pierwsze uniwersytety w Europie i która zasadniczo wytworzyła nasz system edukacji, jest wrogiem wiedzy i inteligencji, no to jest po prostu taki wygodny stereotyp, który łatwo jest, który pada na podatny grunt wśród wszelkiej maści antyteistów i ludzi, którzy z różnych powodów nie lubią religii,
ale jest zupełnie niezgodny z prawdą historyczną. I zwłaszcza, i nie polecam, bo jest wiele powodów, dla których można krytykować Kościół i religię i naprawdę nie trzeba wymyślać nieprawdziwych rzeczy do tego. Także nie polecam. Rewlix pyta, jakie książki oraz autorów byś polecił komuś, kto chce poszerzyć swoje horyzonty myślowe? No to bardzo zależy, jakie ktoś ma obecnie horyzonty myślowe, tak? No bo wiadomo, że poszerza się je w różny sposób. Ale generalizując, no to obok klasyków literatury można zawsze polecić, takich, którzy ukazują, jak kształtowała się współczesna myśl i współczesny świat i współczesne światopoglądy. Czyli Orwell, Dostojewski, dla masochistów również Nietzsche. I Jordan Peterson ma na swojej stronie listę polecanych książek i moim zdaniem to jest bardzo dobra lista. Dam do niej link w opisie, którą można sobie przejrzeć i coś z niej wybrać. Wydaje mi się, że to jest dobra lista właśnie do poszerzania swoich horyzontów myślowych. A dodatkowo jeszcze zachęcam do czytania uznanych i ambitnych autorów, z którymi się nie zgadzacie. Naprawdę zachęcam wynaleźć jakiś światopogląd, z którym się nie zgadzacie i znaleźć w inteligentnych, ambitnych ludzi, którzy bronią tego światopoglądu. To jest moim zdaniem bardzo wartościowe. Poznać rzeczy, z którymi się nie zgadzasz i poznać je jak najlepiej i sprawdzić, czy naprawdę się z nimi nie zgadzasz. I nieważne, po której stronie się jest, ponieważ po większości stron stoją również ludzie racjonalni, inteligentni i oczytani i mądrzy. Warto o tym pamiętać. Dominik pyta, jak dyskutować z lewakami, gdy nie docierają do nich podstawowe fakty? No to pytanie dotyczy wszystkich ludzi, do których nie docierają podstawowe fakty. Po każdej ze stron, bo po żadnej ze stron ich nie brakuje, także to nie ma co tu się ograniczać do konkretnej grupy. I tak, do ogromu ludzi nie docierają podstawowe fakty, ani logiczne argumenty, ani argumenty naukowe, ani nic sensownego. Jeśli ktoś ignoruje rzeczywistość i trzyma się jakichś swoich ideologicznych dogmatów wbrew rzeczywistości, to nie ma sensu wchodzić w nim dyskusję. Nie ma sensu marnować czasu na tłumaczenie czegoś osobie, która nie uznaje argumentacji. To jest po prostu marnowanie czasu i cytując, nie należy rzucać pereł przed wieprze, po prostu. Bo marnujesz swój czas, który mógłbyś spożytkować na coś sensowniejszego. Dobra, to wystarczy chyba, bo podobnie zbliżamy się do pół godzinki. Także jak ostatnio, dzięki wielkie wszystkim za ambitne pytania, bo naprawdę są na wysokim poziomie. Następne Q&A postaramy się również zrobić za jakiś czas, ale najwcześniej za 2 miesiące, może po wakacjach, bo w sierpniu mam szczerą nadzieję, chociaż przez chwilę nic nie robić. Także dzięki wielkie wszystkim, do usłyszenia i hej. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.